Patrzę na Boga, powinienem być zachwycony, powinienem cieszyć się, że mogę być w Jego obecności, a najzwyczajniej w świecie doświadczam nudy. Mam takie poczucie, ile rzeczy cennych bym zrobił, gdybym na przykład nie siedział na adoracji. Przez godzinę mógłbym na przykład i wymieniam różne rzeczy. Faktycznie człowiek musi uczyć się tej dyscypliny modlitwy. Gwarantuję, że czas, który oddacie Panu Bogu podczas adoracji, Pan Bóg wam zwróci. Natomiast tutaj uczymy się tej decyzji o tym, czy chcemy być z Bogiem, naśladować Go i w wieczności móc Go adorować, czy nie. Jeśli tego się tutaj nie nauczymy, jeśli tutaj odchodzimy od Pana Boga, jeśli tutaj unikamy modlitwy, takie modlitwy, to znaczy, że samych siebie oszukujemy, to po pierwsze, a po drugie, że wcale nie mamy pragnienia wieczności.